Przyjaciele już czekają na młodą mamę. Każdy chce jej pogratulować. Brawo, Kate została mamą. Muszę coś owinąć wokół dziecka. Ale nie stać mnie nawet na koc. Świeże gazety. O, gazeta. Zgadza się, możemy jej użyć. O, co za mały font. Nie można tego czytać w okularach, a nawet z lupą. Przyciśnijmy gazetę i zostawmy rozdarte boki. Owiń dziecko w papierowy koc. Postarz gazetę suchymi pastelami. Tak będzie ci lepiej, skarbie. Jej przyjaciel Antonio przyniósł całe pudełko świeżych gazet. Będziesz ich potrzebowała. Bye, bye. Gdy tylko mama zasnęła, dziecko zaczęło płakać. O, trzeba zmienić twoją pieluszkę. Proszę, już jest czysta. Obrysuj szablon na srebrnej, atletycznej tkaninie. Wytnij go i udekoruj element połówkami koronkowych kwiatów. Wszystko jest pokryte cyrkoniami. Ten wspaniały śliniaczek jest gotowy, by uszczęśliwić bogate dziecko. Opiekunka zajmuje się dzieckiem. Kochanie, czas na lunch. Trudno robić wszystko z dzieckiem. Założę ci śliniaczek, żeby się nie ubrudził. O, jeszcze jedną łyżkę. Rodzice postanowili pomóc nakarmić dziecko. Zróbmy to. Leci samolocik. Łyżeczka za mamę. Oj, dziecko zabrudziło śliniaczek. W porządku. Łatwo jest usunąć zabrudzenia z drogiej tkaniny. A niania pomoże zmyć plamy. Dziecko jest nakarmione, a rodzice szczęśliwi. Złoty papier piankowy zmienia się w luksusową pieluchę. Ale gdy masz małe dziecko, to potrzebujesz ich dużo. Złóż pieluchę i udekoruj cyrkoniami. Te ekskluzywne pieluchy są z limitowanej kolekcji. Dziś to tata opiekuje się dzieckiem. Nie jest łatwo obchodzić się z noworodkami. Wygląda na to, że muszę mu zmienić pieluchę. Mam tu całą paczkę modnych. Mam pomysł, jak zabawić mojego syna. Tata sam założył pieluchę na głowę. On i jego synek bawią się i śmieją, a mama uważa, że wyglądają uroczo. Potrzebujemy tego. Umieść dziecko w temblaku na ramionach mamy. Wisi tu sznurek ze supełkami. Temblaki są naprawdę przydatne, ponieważ dziecko potrzebuje opieki 24 godziny na dobę. Dźwięki gitary przyciągnęły uwagę Kate. Maleństwo powinno uczyć się o muzyce. To takie fajne, że wpadłaś na pomysł, by zrobić temblak. To pomaga, prawda? Mama rozgrzewa się ciepłym napojem. Dobrze bawili się razem, śpiewając i tańcząc. Ach, jestem zmęczona. Ja i dziecko musimy wrócić do domu. Powodzenia, Kate! Kiedy Kate wróciła do domu, zobaczyła, jaki był tam bałagan. No nie, piesku, co ty zrobiłeś? Zostaniesz w łóżku, skarbie? Nie chcesz? Wracaj do temblaka. Pozbądźmy się śmieci. Sprzątanie z dzieckiem jest dwa razy trudniejsze. Zrób łóżeczko dla bogatego dziecka.
Zamocuj nogi. Zrób nogi na łukach, abyś mógł kołysać łóżeczkiem. Ozdób boki. Udekoruj wstążką z kokardą. Stacy relaksuje się i przytula swojego kota. Dziecko śpi w łóżeczku. Czy ktoś jest przy drzwiach? Idę! Głośne dźwięki obudziły dziecko. Kot pędzi, aby pomóc i zaczął kołysać łóżeczko łapą. Wydawało mi się, że słyszałam płacz dziecka. Czy ono śpi? Kotku, czy to twoja zasługa? Jesteś moją futrzastą opiekunką. Opróżnij pudełko na biżuterię. Wykonaj baldachim z ramą z drutu. Rozłóż koła ze starego samochodu. Pomaluj je na złoto. Dodaj brokatowy połysk. Pomaluj herb na złoto i przymocuj do wózka. Użyj zakręconego drutu do zrobienia rączki i ozdób. Dodaj zasłonkę z cekinów. Oni są skłonni wydać duże pieniądze na komfort i luksus. Mamy otwarte! To nowy dzień pracy! Hurra! Czy to sklep dla dzieci? Oczywiście. W czym mogę pomóc? Potrzebujemy złotego wózka. Proszę spojrzeć na ten. Tak, jest świetny. Pasuje. Bierzemy go. Bye, bye. Tu jest tak wiele rzeczy. Wow! Mamo, spójrz na ten wózek. Ale kogo mamy włożyć do środka? Problem został rozwiązany. Jestem dobry w swojej pracy, co nie? Cześć, czy to naprawdę luksusowy sklep? Oczywiście. Po przyjrzeniu się kilku modelom, para znalazła to, czego szukała. Jestem bogaty, tak, to właśnie zasługa zdolności sprzedawcy. Jutro będę miał wolne. Zróbmy karuzelę ze suchych gałęzi. Użyj starych puszek jako wisiorków. Dodaj zardzewiałe śruby i nakładki. Ale hałas! Zobacz, co przyniosłam w skarbie. Twoje dziecko będzie zadowolone. Ojej, to wydaje zabawny dźwięk. Na pewno je pokocha. No proszę, kot też uwielbia tę zabawkę. Wygląda uroczo, prawda? Przyjaciółki dobrze się bawiły, a dziecko patrzyło na nowe zabawki. Napełnij szklaną butelkę złotym brokatem. Ukształtuj smoczek klejem na gorąco. I powieś butelkę na srebrnym sznurku. Wykonaliśmy piękne podparcie z plastikowej podstawy i złotych elementów. Czas nakarmić dziecko. Kochanie, daj mi butelkę. Sekunda, skarbie. O, którą mam wybrać? Czy ta jest dobra? Ups. Jak mogłem zapomnieć, że nasze dziecko potrzebuje najbardziej luksusowej butelki ze złotem i diamentami? Maluszek się uspokoił. Fotograf czeka na swoich klientów VIP. Przyleciał tutaj helikopter legendarnej, bogatej rodziny. Hello. Witamy w siedzibie dla VIP-ów. Ale tu jest ładnie. To będą najlepsze fotki.
pobliżu przechodziły dwie inne rodziny. Hello. Jak fajnie! Patrz! Szkoda, że nie robimy tego samego. Dołączcie do nas, jest wystarczająco miejsca dla wszystkich. To bardzo miłe z waszej strony. Co, żeby nasze rodziny się zaprzyjaźniły? Nasze dzieci są w tym samym wieku. To świetny pomysł. A teraz same mamy.